Dzień dobry. Witam Państwa. Chciałem zaprosić Was do wegański Minecraft. Będzie moja nowa seria, w której będę grał w Minecrafta. I nie będę jadł mięsa. Zapraszam na przygodę. A więc generuję nam się tutaj świat. Pojawiliśmy się. Muzyka gra. Zmieniamy trudność na lokalną. Lokujemy. Nie możemy grać na niczym wyżej niż Peaceful, ponieważ że potworki też są ważne. Nie można tak po prostu kończyć ich życia. Dla niesłyszących włożyłem napisy w prawym dolnym rogu. Nie mnie, ale gry. Więc zebrałem już 5 kawałków drewna. Pójdę za chwilę eksplorować pustynię, którą widać przed moimi oczyma. Za oknem moim pada deszcz. Nie wiem, czy to słychać. Mieszkam w bardzo deszczowym rejonie Polski. Jest znanym również jako Praga Południe. Nie biegamy. Nigdzie się nie spieszymy. Możemy spojrzeć na piękny kwiatek. Docenić naturę. Kaktusy. Piękne życie. Musimy zabrać jakieś nasiona. Ze względu na to, że często w początkowych fazach gry ważne jest wyżywienie. Niestety nie pójdziemy na łatwiznę i naszym źródłem wyżywienia nie będą zwierzęta. Więc zacznijmy od świata natury. Piękne krowy. Wszystkie są bardzo zacieszone z faktu, że ich nie zamorduje. Jaki piękny kwiatek. Przepraszam za ten niekomfortowy dźwięk z mojej strony. Bardzo piękna okolica. Zastanawiam się, czy mam się z kim podzielić moim weganizmem. Świnki żyją w takich złych, widzieliście? Nawet nie miały miejsca dla siebie. Były tyłkami w sobie. To jest nieakceptowalne. Taka sytuacja nie powinna w ogóle się wydarzyć tutaj. To jest morderstwo. Kurczak, taki młody, piękny. Róża dla mojej ukochanej. Nie mam ukochanej, bo każda dziewczyna mnie zostawia, jak słyszę, że jestem wege. Gracze, podnieśmy się z kolan. Naprawdę żałuję, że miasto Warszawa tak nie wygląda. Chciałbym sobie w drodze do szkoły zobaczyć grupę czterech świn. A więc tutaj naprawdę piękne wzgórze, z którego możemy widzieć dużo drzew brzozowych. Są tak piękne, że aż zetnę jedno. Lokowały mi się nowe. Jak są recepty po polsku? Recepty. Mogę kupić Xanax. Ale czemu chciałbym to robić? To jest tylko ucieczka od moich problemów, których wcale nie mam tak dużo. Jestem jednak mimo wszystko białym mężczyzną. No, może mężczyzną to za dużo powiedziane. Ale na pewno jestem biały. Czy jestem faktem dobrze? Czy znajdę jakąś cywilizację? Czy nie będzie mi dany ten dar? Najwyraźniej zostałem zmuszony do życia w samotności. Muszę spokojnie zejść tutaj w dół. Pozwiedzajmy lokalną jaskinię.
Chyba, że pozbierajmy w niej surowce. Normalnie bałbym się wchodzić do jaskini po ciemku, ale bycie wege spowodowało, że już nie boję się niczego. O, kanion. Jaki piękny. Ostatnio kolega zapytał się mnie, czy jako wege mogę jeść grzyby. Ja się go zapytałem, czy może zamknąć mordę, bo mnie to obraża. Dobrze wiemy, że wege ludzie mogą jeść grzyby, bo grzyby to nie zwierzęta. Tamten mi wyjechał wtedy, że no, ale też nie rośliny. Zdziwiłem się, nie wiedziałem co odpowiedzieć. Nie byłem, mój intelekt nie był przygotowany na takiego idiotę. Mam nadzieję, że pośmiejecie się z niego w komentarzach. Więc kpiemy tutaj żelazo, które dla pana kolegi nie jest zwierzęciem, ani nie jest grzybem, a mogę je zjeść. Więc no, wciąż się zaśmieszę. Zniszczyłem właśnie craft bencha kilofem. Straciłem mój pedestał jako najlepszy gracz. Jak mogę zejść? Tędy zejść. Zejdźmy po węgiel, gdyż światło w życiu jest bardzo ważne. Wielu osobom brakuje światła w życiu. I to jest ich główny problem. Och, dźwięk wody. Źródło życia naszych zwierząt i roślin. Tylko połowę, z których mogę jeść. Węgiel. Gdybym pochodził z rejonu Katowic, bym uznał to za perfekcyjną przekąskę. Ale no niestety. Pochodzę z małego miasta i niestety nie mamy takich tradycji. Ale mogę zrobić sobie kilka sztuk pochodni i nadać mojemu życiu trochę światła. Włożę je sobie w drugą rękę. Tak w razie czego. Zawsze jest to dobrze, bo często poczucie ciemności przychodzi znikąd. I nie wiemy co zrobić. Kiedy mamy światło w drugiej ręce, nigdy nic złego nie może nam się stać. Na przykład, co jeśli moja żona chciałaby mi zabrać dzieci? Normalnie bym sobie z tym nie poradził, ale ze światłem wiem, że moje dzieci i tak bardziej mnie kochają. Bo moja żona to, nie mówiąc obraźliwie, głupia suka. A więc znalazłem kolejno już dłużej żelaza i no już mam go prawie 20. Bardzo cieszy mnie to, że mam go tyle. Kontynuujemy przygodę w kopalni. Całe szczęście jest tylko gra komputerowa. Nie mogę w prawdziwym życiu zrelaksować się w mojej pracy w korpo. O, a więc znalazłem. I to jest właśnie. To Minecraft jest dużą metaforą życia. Próbuję się coś osiągnąć, a osiąga się kompletnie coś innego. I po prostu trzeba dać życiu się zaprowadzić. Czasami życie nas zaprowadzi pod most. Cóż, starza się, nie powinniśmy się na nie denerwować za to. Zaprowadziło mnie życie na więcej żelaza, co bardzo cieszy mnie. Kiedyś będę mógł to żelazo przepalić i uzyskać z tego doświadczenie. Chciałem złożyć kondolencje do wszystkich górników, którzy stracili pracę przez energię odnawialną. Naprawdę ciężko bywa teraz, ale mimo wszystko nie denerwujcie się, że straciliście pracę, bo dzięki energii odnawialnej wasze dzieci będą mogły żyć. Bo
Bo jak dobrze wiemy, nasza planeta ma trochę problem z utrzymaniem nas jako ludzi. Jesteśmy ogólnie tacy średni. O, i widzicie? Kolejny etap w podróży życia. Spotkałem kolejną jaskinię. Co znajdziemy dalej? Woda. Zwróćcie, że ją usunę. Ale nie usuwajcie w ten sposób dzieci. Aborcja nie jest poprawna. Jak wy żyjecie z sobą, to tak być nie powinno. Tylko dlatego, że popełniłaś głupi błąd, dziecko powinno umrzeć. Powinnaś brać pełną odpowiedzialność. Doktor Phil to bardzo miły pan. Chciałbym kiedyś go poznać osobiście. Ty jest trochę stary, ja jestem trochę no głupim Polakiem, a on jest wielce bogatym przez swój show telewizyjny Amerykaninem. Jednak jego show jest o wiele ciekawsze od wielu show, z których lubimy się śmiać ze swoją prostotę. Ale to dużo mówi o nas, mimo wszystko je oglądamy. Dużo o nich wiemy. Niestety doktor Phil ma taki problem, że jest za znany. I próbując naprawić te dzieci, często daje im popularność, której one używają w zły sposób. Już nawet nie zacznijmy od Danielle Brigoli, która pod pseudonimem rapowym Bad Baby wydaje. Oj, przepraszam, to się wytnie. Włożymy materiał. A jak to się nazywa? Edukacyjny dla dzieci, żeby nie słuchały moich złych opinii. Zebraliśmy już ponad 64 węgle. Wiele z was w dzieciństwie pewnie nauczyło się dużo o potęgach dwójki właśnie z Minecrafta. Ponieważ jak dobrze wiemy, 64 jest potęgą dwójki. Nawet a szóstą potęgą dwójki. Wiele z was wierzę, dzieli się na 2 i wychodzi 32. Potem dzień jeszcze raz na 2 wychodzi 16. Minecraft naprawdę dużo dzieci uczy o systemie binarnym. Pamiętam, kiedyś byłem na takim serwerze, gdzie się budowało dużo z redstone i bardzo fajna społeczność się dookoła tego zrobiła. Dużo osób, które naprawdę pasjonowało budowanie kabli w gierce. Zrobiłbym krótką przerwę. Albo nie, zagadam was. Jednak zapomniałem, że jestem średnim interesującym człowiekiem, ale zostawiłem żelazo w przepalarce i tu dużo mówi, bo kopałem kilofem kamiennym. Mimo tego, że mogłem kopać żelaznym. Bawię się bardzo dobrze i jestem spokojny. Tu dużo mówi. Teraz dużo mówię o naszym społeczeństwie. Teraz wszyscy staramy się bardzo szybko żyć życie, nigdy nie mamy na nic czasu. Może czasami trzeba spowolnić w życiu. Pokopać kilofem żelaznym. Ta młodzież tylko w swych telefonach. Ja swój rozwaliłem 2 dni temu. Nie żył specjalnie, ale żyje mi się dużo lepiej bez niego. Siedzi sobie taki rozwalony, patrzę na niego i czuję się lepiej twardym, że go nie używam. Szczerze, ta gra jest bardzo relaksująca dla mnie i pomaga mi zapomnieć o wszelkich problemach. Chciałem sobie zaśpiewać, że ile to by zapomnieć cię wszystkich chwile te, które są na niebo. Chcę nie myśleć o tym już, zupełnie wszystkie problemy liczę mi za już takim już. Po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce pęka, wiesz. No jakoś tam dalejszą, nie wiem szczerze. Ostatnio pojechałem na zawody speedcubingowe do Szwecji. Spotkałem
dużo osób, które są wege. I to mnie namówiło na zmianę wege. Póki co tylko w grze komputerowej, ale to jest dobry krok do przyszłości. I widzicie, tutaj popełniłem błąd, bo nie zrobiłem sobie dodatkowych pochodni i żyłem w ciemności. Zrobiłem sobie 48 nowych sztuk światła. Mam nadzieję, że pomoże mi odżyć. O, i lapis. Czy lapis da się wykopać tym kilofem? Da się wykopać. Nie jestem jak Kingster. Nie wejdę tam. A nie, mam tylko kilof. Przezorny, zawsze zabezpieczony. Zawsze mama mówiła. Noś dwa kilofy. Bo inaczej możesz mieć źle w życiu. I to prawda. Dwa kilofy są bardzo potrzebne w życiu do wielu rzeczy. Kulnie zawsze zapasowe rzeczy się przydadzą. Mi by się na przykład przydała zapasowa żona i zapasowe dzieci, gdyż je straciłem. Ale nie przejmujmy się. To żelazo tutaj na górze reprezentuje. Prezentuje nasze problemy życiowe. Trzeba się często dostać i postarać, żeby je zniszczyć, ale kiedy je zniszczymy, daje nam to dużą satysfakcję. Tam jest dalsza część jaskini. Przejdziemy do niej, jak skończy mi się przepalać. O Jezus, jeszcze dużo zostało do przepalania. Ja mogę zrobić sobie ubranko, bo powinniśmy chodzić nago, wszyscy zasługujemy na prawo do bycia ubranym. Dużo osób mówi mi często, że kiedyś to było, że no, świat schodzi na psy, ludzie umierają, wojny, strasznie źle jest. I to jest błąd. To jest błędne myślenie, bo wydaje nam się, że jest źle, ponieważ tak nam mówią media. Dlaczego media nam tak mówią? Bo panika sprzedaje się wielokrotnie lepiej niż pozytywne informacje. No, nie wiem. Kojarzycie tych mem, taki śmieszny obrazek internetowy, gdzie jest taka ryba w wodzie i jest taki podpis pod nią, taki jakby ogromne newsy. To jest taki breaking news, jest napisane, przetłumaczę z angielskiego. Lokalna ryba świetnie się czuje. I cieszy nas to, że lokalna ryba świetnie się czuje, ale kto by kliknął w taki artykuł? Kto by obejrzał taką telewizję? Nikt. Media chcą. Jedyne, komu zależy na negatywnych rzeczach, to mediom, gazetom, telewizjom, nawet YouTube'owi. Fajnie się mówi o tym, że jest beznadziejnie. Fajnie się narzeka. Ale trzeba zauważyć, jak daleko doszliśmy na świecie. Pośród ostatnich 20 lat udało nam się usunąć połowę ludzi żyjących w skrajnym biedactwie. Jak świetne to jest. Daliśmy tylu osobom możliwość dobrego życia, godniejszego życia. A czym się przejmujemy? Tym, że Trump napisał coś na Twitterze. Ja przepraszam. Nie lubię wchodzić w tematy polityczne, ale uważam, że to jest... To w sumie jest temat około polityczny. On trochę nawiązuje do polityki. O, przepraszam, zaczynam biegać. Widzicie, to jest problem. Ja zaczynam gadać w takich rzeczach i się denerwuję. Już nie mam... Nie, bo też kilo w życiu. Już nie mam kontroli nad samym sobą. Widzicie, to jest sztuka, żeby... O, muzyka z Minecrafta przyszła, żeby mnie uspokoić. Nie wiem, czy ją słyszycie, ale czego dodam ją w postprodukcji. Są takie najfajniejsze. Tum, 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 tum. Chwileczkę, mogę wam podgłośnić muzykę, żebyście ją słyszeli głośniej. Ojoj, ups, ups.
Nie chcecie zobaczyć, nie możecie zobaczyć moich tajnych projektów. Zbyt wiele się dzieje. Czy ja tu byłem? Byłem. Może tam coś jest? Zawsze, zawsze w życiu powinniście szukać nowych okazji, żeby poznawać rzeczy. To bardzo ważne. Czy ty jest na maksa w ogóle ten głos? Nie. O Jezus, to radę właśnie. O, gdzie jest audio settings? Przepraszam, ale menu UltiFine jest najbardziej skomplikowaną rzeczą, z jaką miałem do czynienia od 10 lat. No, to menu UltiFine ostatnio używałem 10 lat temu. Czasami na YouTubie ostatnio wszyscy są bardzo głośni. Każdy musi coś mówić. Ja, Jake Paul mówi w kółko do dzieci o swoich nowych ubrankach. Ale czasami można po prostu nic nie mówić. Wytnieć chwilę. Nie mówię od razu, żebyśmy wszyscy zaczęli ASMR. Ale możemy bardziej... Powinniśmy bardziej doceniać ciszę. Mój ojciec, który jest aż tatą kochany, który znany jest z tego, że wygląda jak Bill Gates, a nim nie jest. Zawsze nie mówię, że ja się nie umiem nudzić. Że... Ja w kółko coś robię. W kółko ruszam rękami. I w ogóle. I muszę się z nim zgodzić. Teraz mi to dotarło. Po wegańskiej grze w Minecrafta. Że co dużo wymagamy. Dużo wymagamy od życia. Wszystko musi być ciekawe. Czasami trzeba się ponudzić. I nuda pomaga nam wpadać na kreatywne pomysły. Kreatywne pomysły tworzą nasz świat w takim, jaki jestem. No ja, jak poleciałem na szczyt. Poleciałem z moim dobrym kolegą. Nie wiem, czy wy znacie taki nieznany średni jest, ale... Bardzo fajne było to, że miałem wszystko w moim telefonie. Bilet na samolot, bilet na autobus. Wszystko. Kartę mogłem mieć w telefonie, ale nie lubię, więc miałem fizyczną. Bardzo fajnie było. Nie musiałem brać żadnych papierów ze sobą, tylko mój dowód, bo Unia Europejska. Stworzyliśmy sobie bardzo prosty i bardzo szybki świat, ale byłem przez te 4 dni w Szwecji i nie doceniłem jej. Prawda, bardzo fajna komunikacja miejska, bardzo fajni ludzie. Pozdrawiam pana Matię Słowecem, pozdrawiam pana Sebastiana Lanem, ale nie poznałem ludzi. Nie wiem do końca, jak tam jest. Bardzo miło panią od Airbnb miałem, ale... Jednak mimo wszystko nie zatrzymałem się. Nie było ani chwili zatrzymania. Nie miałem chwili, żeby się ponudzić w Szwecji. Nie wyszedłem w środku nocy na miasto, żeby pooglądać jego piękno. Nic. Siedziałem w tym Airbnb, zadałem te kostki. Te kostki to jest też. Przepraszam, wezmę kółek na łuk. Kostki to też jest przykład mojego nieumiejętności nudzenia. W kółko możesz coś robić. A takie coś nic nie waży i pozwalam się nie nudzić gdziekolwiek zechce. No i z jednej strony fajnie, bardzo fajnie, że mogę mieć takie proste, ale z drugiej strony no nie doceniam, co się dzieje dookoła mnie. Denerwuję się na bardzo małe rzeczy. Z kolejnym zepsutym finałem Pyraminxa. A na przykład wydaje mi się, że powinniśmy więcej układać dużych kostek. Bo one dają nam czas, żeby pomyśleć nad życiem. Myślicie, że Albert Einstein wymyśliłby to, co wymyślił? Gdyby nie fakt, że układał siódemkę na oficjal? No nie. Nie byłoby. Nie widzielibyśmy nic.
relatywności, gdyby nie Einstein układający oficjala na WQB7. I wiele osób strasznie omija ten fakt, że nuda pozwala nam odkryć wiele osoby i wiele w świecie nas otaczającym. Kto by pomyślał tak normalnie, że że świat może tak wiele skryć? Nikt. Gdybyśmy tylko zabijali mamuty i nic poza tym. A na całe szczęście nie zawsze jest coś do roboty. Czasami można się ponudzić. W ten sposób ruszamy nasz świat do przodu. Szczerze, mam już dość kopania tego węgla. Ale jest to nudne, dlatego pozwolę go dalej kopał, ponieważ pozwala mi to odkrywać dalej świat. No i wracając. Relaksujący szum wody, który słyszymy i po mojej lewej, i po mojej prawej. Szum lawy jest trochę mniej relaksujący, powoduje we mnie taki stres. Wiadomo, zawsze można wpaść. I co wtedy? Mam dużo wartościowych rzeczy, no i bym umarł. A śmierć jest jednak naturalnie ludzko bardzo niefajna. Mam już 15 poziom w tej kopalni. Bardzo fajny jest, bardzo relaksujący jest ten dźwięk zdobywania doświadczenia. Cyk, cyk, cyk. Zielone kuleczki lecą do mnie, żeby mnie nagrodzić za to, że się nudzę kopiąc węgiel. Przestraszyłem się. Naprawdę się przestraszyłem. Nie wiem, czy znacie taki, bo tutaj właśnie żwir symboluje zło, które nas spotyka w życiu. I patrzcie, zło można pokonać światłem. Naprawdę, nie złośćmy się na siebie nawzajem. Za to, że ktoś coś komuś i tak dalej. Nie ma po co. Reagujmy miło, starajmy się porozmawiać ze sobą. Staramy się, nie wiem, myliskę jej dajmy. Nie krzyczmy na siebie nawzajem, bo to nie ma sensu. Naprawdę niczego to nie prowadzi i nie wiem, czy można o mnie powiedzieć, że jestem takim stoikiem, ale w sumie to jest coś, bo nie lubię faktu, że musimy się kłócić o byle co. I że nasze ego pozwala wejść w drogę naszej ludzkości. Mimo wszystko, wszyscy jesteśmy dobrze. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Żeby było widać, że jestem człowiekiem, bo się przestraszyłem tej lawy. To była ludzka reakcja. Gdybym nie był człowiekiem, to bym dalej miał ten swój stoicki, taki trochę stoicki charakter, taki stoicka charakter. Mam dalej to miał i bym tego nie zdjął z siebie. Ale wszyscy mamy w sobie trochę ludzkich emocji i powinniśmy balansować nasze ludzkie emocje z cudzymi. Powinniśmy rozumieć nasze, rozumieć cudze i starać się balansować, żeby nikomu nie było źle. Bardzo trochę mniej fajny z wielu kolawy, ale to nie jest problem. Przeżyliśmy to. To jest właśnie skrajna metafora życia. Czasami wydarzy nam się bardzo złe rzeczy, ale mimo wszystko wychodzimy z nich cało. O, proszę. Lekko nam się armor spadł. Nic poza tym. Niestety nie mam już miejsca na węgiel, więc będziemy musieli pójść do przodu. Proszę Państwa, widzimy tutaj kolejną lawę. Lawa wydaje mi się, że symbolizuje taką, symbolizuje miłość, bo zawsze, jak ja byłem mały, zawsze mi mówiono, że przy lawie są diamenty. No i ja wierzę, jakby teraz, jak widzę lawę,
To jak mi się świeci? Ja już szukam, Ale z drugiej strony i lawa daje dużo szczęście, kiedy ją widzimy. Ale z drugiej strony lawa może nam zrobić dużo złego. Samo z miłością. Wszyscy mówią, że to takie fajne, ale ta suka już ona mnie zostawiła. Co teraz? O, że tutaj znalazłem jeszcze więcej lawy. Ta już zalana wodą. Obsydian tak zwany. Nie wiem, czy można na trybie peaceful pójść do Nethera. Nie wiem, czy chcemy, bo to jednak wszystko katolicki kanał. Nagrywam już pół godziny i 49 sekund. Naprawdę bardzo miło mi się tutaj Państwa zagaduje. Bardzo. O i proszę Państwa, widzicie, to jest jednak. Jest kolejny, że miłość jednak może coś przynieść. No są mi diament. Tylko jeden. Ale cóż, nie denerwujmy się, że tylko jeden. Cieszmy się, że jakikolwiek w ogóle. Ja się nie zdenerwuję, kiedy wygram prawo do przynajmniej jednego z moich dwójki dzieci. Bo kocham je oba równo i wiadomo, będzie mi go brakować, ale powinniśmy się cieszyć zawsze z wszystkiego, co nam życie oferuje, jeśli to jest pozytywne. Nie zawsze trzeba więcej. Czasami trzeba powiedzieć, że wystarczy. Ja tak mam w speedcubingu. Jestem w to, kiedy nie mogłem zrobić średniej poniżej 4 sekund w piramidce. Myślałem, że jak osiągnę średnia poniżej 4, będę już zawsze szczęśliwy swoimi wynikami. No, nie było tak. Teraz osiągnąłem pierwszą średnią. Potem jak osiągnąłem średnią poniżej 4 sekund i już bardzo często osiągnąłem średnią poniżej 4 sekund, to myślałem, że jak osiągnę średnią poniżej 3 sekund, to już będę szczęśliwy na zawsze. Jak wejdę do mojego pierwszego dużego finału, do finału Mistrzostw Europy, też myślałem, że będę szczęśliwy na zawsze. Myślałem, że już nic się nie zepsuje. A mnie nie. Nie było tak dobrze. Niestety. O, tylko pojechaliśmy się do dna. Do dna ziemi. Podobno wiem, że ziemi jest bardzo ciepło, a ja się boję ciepła, więc ja bym uciekł. Ej, gdzie ja byłem? A, tu ja byłem. No i wracając, pamiętajcie o tym, by doceniać wszystko i nigdy nie wymagajcie od życia więcej. Nie chcę mówić, że niektórzy mają gorzej, ale dużo w waszym życiu zależy od was i od tego, jak na nie patrzeć. O, miła muzyczka przyszła nam zakompaniować naszą wyprawę. Stoi tu bardzo dużo czerwonego piachu. Czerwony piach jest bardzo fajny, ponieważ pozwala nam budować odpowiedniki komputerów w Minecrafcie. A ja bardzo lubię technikę komputerową. To wszystko bardzo mnie interesuje. Ja będę milczał, ale muzyce grać. W życiu dochodzimy do ślepych zaułków. Wtedy wiemy, że trzeba zawrócić. Dobrze, więc moi drodzy, miło, że gra piękna muzyka. To już chyba na tyle w dzisiejszym odcinku Lego Minecrafta. W następnym odcinku wrócimy na powierzchnię. Postaramy się zrobić naturalną farmę, żebyśmy mogli
żebyśmy mieli co jeść. Albo jeszcze wykopię to żelazo. Bo czas nie jest dla nas limitem. Oj, oj. Ty znowu blisko lawy jesteśmy. Okej. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Nawet nie wiem, co to jest ze skin. Ja bardzo się gram.